mam przyjemność wraz z Jankiem prowadzić tą niezwykłą modlitwę. Zapraszam do jak najszczerszego i głębokiego włączania się. I od razu przepraszamy, jak coś będzie nie tak, to proszę nas poprawiać. Zapraszamy do głośnej modlitwy, ze szczerego serca, do głośnego śpiewania. Witam wśród nas ojca Zenona, który będzie naszym duchowym, duchpasterzem. Zanim zaczniemy naszą modlitwę, wzywajmy dzisiaj wstawiennictwa świętych i błogosławionych naszej ojczyzny, naszych patronów. Oni uczą nas prawdziwego nabożeństwa do Matki Najświętszej. Prośmy, aby towarzyszyli naszej modlitwie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Hebrajczyków. Mając dookoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy w nich ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, wnieśmy wytrwale piec w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam bierze, przewodzi i ją wydoskonala. Oto Słowo Boże. Bogu niech będzie. Dziękujemy Bogu za dar świętych i błogosławionych, którzy w pierwszych wiekach naszej historii rozjaśniali życie blaskiem świętości. Oni przynieśli Ewangelię na nasze ziemię i wprowadzali w życie ludzi chrześcijańską mądrość. Są fundamentem wiary dla naszych pokoleń Polaków. Wielu z nich to męczennicy. Wielu żyło na dworach królewskich lub książęcych. Wszyscy umiłowali Boga i w miłości ku Niemu podejmowali odważne zadania, które im zostały powierzone. Prosimy ich, aby wstawiali się za nami i wspierali nas w pójściu do tych, którzy jeszcze nie znają Ewangelii lub też odeszli od Chrystusa. Będziemy ich wspominać według daty ich narodzin dla nieba. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święci Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módl się za nami. Święty Andrzeju Świerardzie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Błogosławiony Bogu mile, módl się za nami. Błogosławiony Wincenty Kadłubku, módl się za nami.